przychodzę do Was z tym oto makijażem. Jest to taka moja propozycja na ten nadchodzący zimowo-karnawałowy czas. Jak widzicie, na powiece dzieje się sporo. Jest ona właśnie taka srebrno-szaro, mocno błyszcząca. Dlatego też usta zrobiłam nieco spokojniejsze. Chociaż też, jeżeli macie ochotę, mogą to być jak najbardziej usta w innym odcieniu. Może to być czerwień, może to być jakiś taki mocny róż. Naprawdę do takiego oka bardzo dużo kolorów będzie pasowało. Wydaje mi się, że ten makijaż nie jest specjalnie trudny. Jedyne co, to trzeba zachować przy nim trochę cierpliwości, ponieważ jest sporo blendowania. No i cóż, jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonałam ten makijaż, zostańcie ze mną. I jak zwykle zacznę od mojej bazy z MAC-a, Soft Ochre Paint Pot. I będę ją nakładać też jak zwykle pędzelkiem z Real Techniques na całą powiekę, po to, żeby wydobyć jak najlepiej prawdziwe kolory cieni i też po to, żeby ten makijaż oka się jak najdłużej utrzymał. I dzisiaj często będę korzystała z paletki Zoeva Smoky, tej, którą pokazywałam Wam w moim haulu minty shopowym już chyba prawie rok temu. I na początek będę nakładała taki biały, matowy cień na całą powiekę. I cień będę nakładała pędzelkiem z Sigmy E60. I dzięki temu znacznie łatwiej będzie mi się pracowało z resztą cieni. Bo ta baza z MAC-a jest taka dosyć lepka, więc łatwo sobie zrobić plamę. Także, żeby tego uniknąć i nie musieć niczego potem poprawiać, wolę sobie w ten sposób przygotować całe oko. Te cienie z Zoeva mają bardzo fajną pigmentację, bardzo się dobrze z nimi pracuje. I tu pod łukiem brwiowym. Nie będę nakładała dzisiaj żadnego miniącego się cienia pod łuk brwiowy, ponieważ sam makijaż będzie bardzo jaskrawy i błyszczący, więc już nie potrzebuję rozświetlenia pod łukiem. I teraz w załamaniu powieki będę nakładała jasno-brązowy cień, też z paletki Zoeva. I też to będzie jedyny ciepły kolor, którego użyję w tym makijażu. Cała reszta to będą szarości w różnych odcieniach. Nakładam pędzelkiem z MAC-a 224. Mój pierwszy pędzelek z MAC-a, który kupiłam dopiero niedawno, bo wcześniej jakoś tak, no nie wiem, wydają mi się bardzo drogie te pędzle. I dopiero teraz się skusiłam. I teraz stopniowo zacznę dokładać szare cienie. Zacznę od takiego jasnego z tej paletki z Zoeva. Ten brąz, który nałożyłam na początku, sprawia, że ta szarość jest taka bardziej wyrazista, więc jego rola to jest dosyć duża. I za pomocą pędzelka z Hakuro H79 będę teraz nakładała taki bardzo ciemny, szary cień. Ale będę go nakładała tylko tutaj, tak do połowy oka, żeby jeszcze trochę przyciemnić oko. Ten ciemny cień delikatnie rozetrę tym samym pędzelkiem, którym nakładałam ten jasny, szary cień. Żeby mi się tu wszystko ładnie połączyło. I teraz z tej paletki Zoeva nałożę czarny, matowy cień. Odrobineńkę tutaj, na najbardziej tej zewnętrznej części oka. I też tym pędzelkiem, którym nakładałam ten najciemniejszy, szary cień. Na gwiazdę tego makijażu, czyli przepiękny, srebrny cień z Urban Decay'a, z paletki Vice 2. I będę go nakładała pędzelkiem z Hakuro H60. Będę go nakładała tak, żeby jak najwięcej błysku było tutaj w tej okolicy i nie będę przekraczała załamania powieki. On ma się znaleźć tylko na ruchomej powiece.
resztką cienia, która mi została po nałożeniu cienia tutaj, we wnętrznym kąciku, przejadę też po tej ciemnej stronie mocy. I żeby jeszcze wydobyć dodatkowy błysk z tego cienia, będę go nakładała teraz na mokro, czyli cień nałożony na pędzel z psikam Fix Plusem. Więc jak widzicie, różnica jest dosyć duża między wersją suchą a wersją mokrą. Jak widzicie, sporo cieni mi tutaj opadło pod powieki, dlatego też nie nakładałam podkładu ani korektora, po prostu miałoby się to z celem. I teraz po prostu wytrę sobie płynem micelarnym. Elegancko. I teraz eyelinerem z L'Oreala, tym super linerem Duo Precision, narysuję kreski, przy czym będą to takie dosyć skromne kreski, bo oko już jest takie bardzo wyraziste, a do tego jeszcze dojdą sztuczne rzęsy, więc taka mała kreska wystarczy, chociaż też zobaczymy, co mi wyjdzie. Jak mi wyjdzie duża kreska, to po prostu wytnę to, co mówiłam przed chwilą i powiem Wam, że robiłam celowo dużą kreskę. Jak zwykle, zanim nałożę tusz i zanim zajmę się dolną powieką, najpierw nałożę podkład. Ale ponieważ to ma być bardzo, bardzo trwały makijaż, zanim nałożę podkład, nałożę na całą twarz bazę. I to będzie baza z Dax Cosmetics. Jedna z fajniejszych baz, z jakimi miałam do czynienia. Jest bardzo tania i bardzo skuteczna. I teraz nałożę podkład z Too Faced Born This Way, oczywiście na całą twarz. I będę go wklepywać gąbeczką Beauty Blender. Tutaj strefę pod oczami zostawiam gołą, bo na nią będę nakładała korektor. Nałożę korektor z Astora Perfect Stay. A na brodę, ponieważ mam tutaj takie ciemne przebarwienie po stróbku, nałożę kamuflaż korektor z Catrice. I jeszcze trochę korektora dookoła nosa, bo tam mam troszkę zaczerwienione. I zanim utrwalę jeszcze wszystko pudrem, nałożę kolejny mokry produkt, czyli highlighter z Essence i będę nakładała go palcami. On jest w takim dosyć zimnym odcieniu, więc też będzie dobrze się komponował z tym srebrem na oku. I teraz wszystko utrwalę pudrem. Będę używała pudru z Rimmela, z tej matte, i pędzelka z Real Techniques, setting brush. Nałożę też odrobinę tutaj, gdzie będę nakładała później bronzer, żeby nie zrobić sobie plamy, bo po prostu łatwiej jest pracować na suchej powierzchni niż na mokrej. Ale teraz jeszcze na chwilę wrócę do oczu, żeby je wykończyć, ponieważ mam przygotowaną tutaj powierzchnię pod okiem, bo już mam nałożony korektor. I teraz na pędzelek Sigmy będę nakładała znowu ten jasny, szary cień z paletki Zoivy. Będę go nakładała tutaj pod okiem, ale tylko do połowy oka. I teraz
z powrotem wrócę do mojego srebrnego, mieniącego się cienia i będę go nakładała takim maleńkim pędzelkiem z Real Techniques, to jest Accent Brush. I też będę go nakładała na mokro. Nałożę jeszcze tusz, będę nakładała swój totalnie nieulubiony tusz z Too Faced, Better Than Sex. Dolne rzęsy tym tuszem to jest masakra. I tak prezentują się te rzęsy. To są rzęsy od sióstr Kardashian. Muszę przyznać, że to są pierwsze rzęsy, w ogóle pierwszy produkt, który testuję z tej ich linii. I muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, że naprawdę bardzo lekkie są te rzęsy, więc są dosyć przyjemne na oku. Dosyć łatwo się je też zakładało, także no, bardzo, bardzo fajnie. I teraz jeszcze tylko uczeszę i utrwalę brwi. Będę korzystała z tego żelu z L'Oreala. To je trochę przyciemni. Uczeszę i sprawi, że w ciągu dnia mi się nie potargają. I teraz będę wykańczała twarz. Na początek nałożę odrobinę takiego brązowego pudru. I tak on się prezentuje. Jest taki dosyć ciemny, więc będę nim trochę konturować, trochę brązowić twarz. I będę go nakładała pędzelkiem z Hakuro H13. I teraz z mojej paletki z Kriolanu będę nakładała dwa różowe róże i to będzie ten róż zmieszany z odrobiną tego i będę je nakładała pędzelkiem z MAC-a 116. Na usta odrobinę fluidu, trochę pudru. I żeby obrysować usta, użyję kontrówki z MAC-a, Edge to Edge, takiej delikatnej różowej. A na całe usta nałożę szminkę z Sephory i to jest taka szminka bardzo, bardzo długotrwała, bardzo jest trudno ją zniszczyć. To jest kolor 06. Więc jest idealna na wyjścia, gdzie będziecie coś jadły i nie chcecie cały czas zerkać i poprawiać szminki, bo ta szminka przetrwa naprawdę niejedną ucztę. I na koniec, żeby jeszcze wszystko utrwalić, spryskam całą twarz Fix Plusem z MAC-a. I tak wygląda już skończony makijaż. Myślę, że na nadchodzący czas będzie jak znalazł na karnawał. Jeżeli filmik Wam się podobał, oczywiście lajkujcie, komentujcie, no i subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I do zobaczenia następnym razem. Pa!